Po kilku miesiącach wróciliśmy do czterech pokoi naszej ulubionej kawiarni na warszawskiej Pradze, a okazja jest idealna, ponieważ gościmy dzisiaj Jędrzeja Pasierskiego, autora cyklu kryminalnego O komisarz Ninie Warwiłow, i pierwszy tom tego cyklu, czyli Dom bez klamek, właśnie akcja tego tomu rozgrywa się na warszawskiej Pradze, w okolicach ulicy Jagiellońskiej, Dworca Wileńskiego. 30 stycznia okazuje się drugi tom tego cyklu, czyli Roztopy, i właśnie o nim sobie najpierw porozmawiamy. Ale właśnie, zanim przejdziemy do Roztopów, dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Chciałabym Cię zapytać na początek, bo jesteś z wykształcenia prawnikiem. Tak. Jak to się stało, że do swojego biogramu teraz możesz obok zawodu prawnik dopisywać pisarz? No, raczej preferuję autor. Autor, dobrze. To nie jest nic złego oczywiście, natomiast jakoś tak pisarz kojarzy mi się górnolotnie. I poważnie. Poważnie. Autor jest takie bardziej techniczne określenie. No ale, znaczy, już to tyle razy tę historię opowiadam, że pewnie zacznę ją zmieniać, żeby się samemu nie znudzić. Poprosimy o tę wersję prawdziwą. Wersję prawdziwą, tak. No, pracowałem w szeregu organizacji na etacie i tak troszeczkę myślę, że już byłem zmęczony tym. To znaczy w ciągu 2 lat 3-krotnie zmieniłem pracę i to był dla mnie taki trochę sygnał ostrzegawczy. W związku z czym postanowiłem sobie, że ostatnia praca to już będzie ostatnia i to już nie eksperymentuję więcej, po prostu daję sobie z tym spokój. Jakoś z różnych względów te prace nie spełniały moich potrzeb, różnych potrzeb. No i w końcu rzuciłem papierami. Rzuciłem papierami 2 lata temu. Nie do końca mając jasny pomysł, czym się będę zajmował, ale mając wizję, że muszę zajmować się czymś, co jest w zgodzie z samym ze mną, przynajmniej w 90%. I po jakimś czasie uznałem, że działalność kreatywna jest w zgodzie ze mną, tylko i wyłącznie taka, którą będę mógł sobie zaprojektować od początku do końca. Trochę już do tego się podchodziłem, szczerze mówiąc, bo przedtem zacząłem malować obrazy. Mhm. Zrobiłem serię obrazów olejnych, namalowałem, tak trochę trenowałem pod to, czy jestem w stanie pracować trochę bardziej kreatywnie, bo jednak zwykle pracowałem odtwórczo albo menedżersko. Mhm. Analitycznie, odtwórczo, menedżersko w ten sposób. A tutaj miałem takie poczucie, że kreacja jest moją przyszłością. No dobrze, ale jak od obrazów przeszedłeś w takim razie do pisania? No, więc zacząłem myśleć, że w sumie pisanie to jest najlepszy pomysł dla mnie. I napisałem pierwszą książkę w ciągu 2 miesięcy, od kiedy rzuciłem pracę, ale nie była dobra. Napisałem ją dlatego w ciągu 2 miesięcy, bo szybko zrozumiałem, że muszę pisać w tempie 5 stron dziennie, bo inaczej nie da rady. I nie mam się nad tym zastanawiać, czy mi się chce, czy nie. No ale nie była dobra. I nie był to kryminał sensu stricte, tylko taka powieść, powiedzmy, obyczajowa z elementami kryminału i była, krótko, w skrócie, beznadziejna. Ale miałem na tyle jakby trzeźwości, ponieważ zawsze byłem czytelnikiem, to wiedziałem, że jest beznadziejna. I miałem na tyle rozsądku, żeby jej nikomu nie pokazywać. No i pisałem dalej. I dosyć po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak powinienem bardziej się zakorzenić w gatunku kryminalnym. W sensie tak mocno. No, konkretnie. No właśnie, na polskim rynku ostatnio pojawiło się bardzo dużo, no przynajmniej kilkoro pisarzy kryminałów, którzy z wykształcenia są prawnikami. Tak się zastanawiam, czy ten zawód jakoś specjalnie, jakoś szczególnie predestynuje do pisania? Jak myślisz? Nie wiem do końca, ale jest coś takiego, że prawo jest bardzo logiczne i bardzo konstrukcyjne, są różne konstrukcje. Ja też bardzo lubię te logiczne konstrukcje, lubię sobie układać te klocki, lubię je sobie wymieniać. Te strukturę wymyślać cały czas, poprawiać, a ta struktura powieści jest w kryminałach kluczowa. Mhm. Mówmy się, że to jest 70-80% sukcesu, to jest ta fabuła i żeby te klocki się jakoś składały. I myślę, że może o to chodzi. Może to, że kryminały to nie jest taka beletrystyka najwyższej próby. Można się dosyć bezpiecznie tam poczuć, kiedy nie jest się takim jeszcze prozaikiem, literatem. To znaczy, że jednak od morderstwa czy od zaginięcia do morderstwa ta fabuła trochę się ustawia. Poza tym zawsze są te wątki obyczajowe, które można jakoś fajnie przedstawić. Plus, poza tym jest też coś takiego, że nie wiem, jak mają inni autorzy kryminałów, ale mi wykształcenie prawnicze bardzo pomaga, bo masę rzeczy trzeba sprawdzać podczas pisania. Cały czas siedzę w jakichś ustawach i regulaminach. No dobra, a w takim razie w jakim momencie, na jakim etapie Twojego życia i jak to się stało, że pojawiła się w Twoim życiu komisarz Nina Warwiłow? No więc dosyć długo się wystrzegałem tego, żeby tworzyć kryminały tak zwane policyjne, bo miałem bardziej wizję, jak stwierdziłem, że osiądę w kryminale, bardziej takiego bohatera tak zwanego everymana.
Zresztą ten bohater Everyman wróci, tylko w czerwcu, w mojej kolejnej powieści. To będzie w czerwcu. Natomiast po prostu mi się to nie kleiło. Czegoś mi brakowało i potem miałem takie, wymyśliłem pierwszy właśnie case, pierwszy taki zarys tego, ten pomysł, że morderstwo w szpitalu psychiatrycznym i od razu jakoś czułem, że to będzie bohaterka, która jest we wczesnej ciąży, a potem to zarzuciłem, bo myślałem nad kolejnymi fabułami, bo no, musisz wiedzieć, że ja mam tych fabuł kilkadziesiąt, teraz mam, operuję na 30 pomysłach i wybieram z tych pomysłów i teraz dokładam nowe, więc ja mam tych pomysłów bardzo dużo. I potem po prostu potem selekcjonuję i wybieram. To jest dla mnie bardzo trudny proces zresztą. I, no i potem miałem takie olśnienie. Jeżeli Skandynawowie są w stanie pisać te serie policyjne i osiągać w tym sukces, i że te serie są fajne też, to może po prostu ja powinienem w tym dość ścisłym gatunku, czyli powieści policyjnej, kryminalnej, tutaj włożyć coś swojego, coś nowego. Że to nie będzie oznaczało, że i nawet się wejdę właśnie w tę ścisłą konwencję, że to będzie jakieś nie moje, nie oryginalne i nie kreatywne. I kiedy tak postanowiłem, to zrobiło mi się od razu łatwiej. Bo wtedy mogę, okej, odetchnąć, dobra, nie muszę pisać kryminału, który będzie rewolucyjny, po prostu, który będzie dobry. I który będzie mój i według mojej koncepcji. No i wtedy zacząłem, podjąłem tę decyzję, która zawsze jest dla mnie bardzo ciężka decyzja, że wybieram któryś z pomysłów. Odpalam inne pomysły, wybieram ten jeden, bo to też wiąże się z ogromnym nakładem pracy. No i podjąłem tę decyzję, że po prostu Dom bez klamek, który wtedy nazywał się Tynk na skalę, taki miał tytuł roboczy, pierwszy tytuł, no że będę nad tym pracował. No dobrze, jak ci się pisało o nim? Jak się czułeś w tej narracji z perspektywy kobiecej? Czy to nie było dla ciebie wyzwanie? Bo no właśnie, to jest druga książka, tak, pierwsza, którą wydałeś i od razu bohaterka kobieta. Kobieta. Tak, bo posłużyło mi trochę pewne odkrycie, kiedy pisałem tę moją pierwszą książkę, która może nie była powieścią grafomańską, ale po prostu była powieścią złą, znaczy niedopracowaną. Miałem tam kilku narratorów, trochę w takim modzie George'a Martina. I moim bohaterem miał być niejaki Jan, ale niejaka Joanna okazała się, że jest dużo lepiej mi się opisze. Bo to dla mnie odkrycie. No to jest ciekawe, tak. Z Janem się niebywale męczyłem, a Joanna szła mi jak po maśle. I wtedy pomyślałem, że może to jest trop. I jak zacząłem pisać Ninę, to też mi to szło. W sensie jakby nie miałem żadnych przystojów, po prostu szedłem z tym tekstem i czułem się w tym swobodnie. Trudno mi jest to wyjaśnić, bo w sumie chyba już też kilka razy się na temat wypowiadałem i zawsze mówię, że może to jest tak, że wychowałem się ze starszą siostrą w takim trochę na takim trochę odludziu. A może to jest jakaś taka bardziej, nie wiem, kobieca strona mojej natury, która się tutaj odzywa. Zastosowałem taki trochę kontrast, czyli wziąłem bohaterkę, która jest kobietą, ale dałem jej trochę męskich cech. Czyli pomyślałem, że to może być fajna koncepcja, że ona nie będzie jednak taka. Jest to kobieta i wiadomo, że niby kobiety lepiej opisują kobiety, bo są kobietami, ale z drugiej strony ja jej dam te takie męskie cechy, które sprawią, że właśnie może ta postać będzie interesująca. Ona jest bardzo interesująca, ja ją bardzo lubię, ale myślę, że może wzbudzić dużo emocji, kontrowersji, ale to chyba dobrze, bo to jest kobieta, która jest w pełni zaangażowana w swoją pracę, praca jest dla niej pasją, no jest w stanie nawet poświęcić swoje życie osobiste, uczuciowe dla tej pracy. Czy to jest tak, że Nina może ucieka w tę pracę od swoich jakichś problemów, czy ta praca jest dla niej pewnego rodzaju obsesją? No myślę, że safe to say, wszyscy uciekamy w coś. Myślę, że procent ludzi, którzy nie ucieka, jest mały. Z pewnością jakoś tam ucieka w pracę. Myślę, że czy jest jej obsesją praca? Myślę, że nie do końca. Jeżeli tak, to odebrałaś, nie wiem, czy miałem aż taki zamiar, w pewnością jest zaangażowany, ale obsesja to może jest za dużo powiedziane. To właśnie jest taka trochę tendencja autorów kryminalnych, że robią ze swoich bohaterów obsesjonatów. A prawda jest bardziej taka, że no, policjanci no, gdzieś tam muszą też funkcjonować. Mają rodziny, mają dzieci, mają kredyty i tak naprawdę mają za dużo spraw na głowie względem czasu i raczej rzadko są obsesyjni. Ale na pewno jest bardzo zaangażowana w swoje sprawy i rzeczywiście ta praca pozwala jej się oderwać od tego, o czym nie chce myśleć, czyli właśnie różnych dylematach swojego życia osobistego.
Czy ona jest wzorowana na jakiejś prawdziwej postaci? Bo jest świetnie wykreowana. Czy robiłeś jakiś research dotyczący policjantek na przykład? Czy jest w całości wykreowana? Nie, jest w całości wykreowana. Jest w całości wykreowana, a ja zawsze lepiej te moje postaci. W sensie potem coś dokładam. Z jakichś potem prawdziwych coś... postaci, czy po prostu... Czasem mogę skorzystać z jakichś wizualiów. Bardziej, jeżeli chcę sobie wyobrazić, na przykład wyobrażam sobie kogoś, kogo znam, ale to nie jest nie zawsze. Natomiast charakterologicznie to po prostu poszedłem trochę na żywioł. W sensie tak jakby let it flow. Przepraszam, że wrzucam amerykanizmy i to jest, nie jestem fanem tego, ale tak robię czasami. No. I że tak po prostu pomyślałem, że lepiej będzie, jak pozwolę jej tak trochę wyjść, nie wiem, czy to jak, żeby moja podświadomość tu się trochę odezwała, nie wiem do końca, po prostu, żeby ona taka była. Bo wiadomo, że ona trochę ma też ze mnie, to jest oczywiste, więc jeżeli miałbym powiedzieć, z kogo ona ma najwięcej, to ze mnie. Ale nie wzorowałem jej na żadnej postaci i nie wystrzegałbym się raczej tego, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma coś do powiedzenia i właśnie fajnie, żeby to się właśnie odzywało, to co ja mam do powiedzenia, czyli jej przemyślenia to są bardzo często moje przemyślenia, tak? Które się mieszają z tym, że ona jest innej płci niż ja, że robi co innego niż ja, że jest w innej sytuacji zawodowej i rodzinnej niż ja, ale zarazem na przykład ma moje przemyślenia. To tworzy taki niepowtarzalny miks. Powiedzieliśmy, że akcja twojej pierwszej powieści rozgrywa się właśnie tutaj na Pradze. W drugiej powieści przenosisz akcję w Roztopach, przenosisz akcję w Beskid Niski. Świetnie są oddane realia zarówno w pierwszej i w drugiej części. Ja miałam wrażenie, czytając tę książkę, że ty piszesz o miejscach, które doskonale znasz, że te ulice praskie schodziłeś po prostu w te i we w te i podobnie te okolice Gorlic. Jak to jest? Czy tak rzeczywiście jest, czy tak jest, że piszesz o miejscach, które znasz? No tak, dlatego że to są dwa miejsca, w których spędziłem dwa najwięcej czasu w życiu, bo na Pradze mieszkam teraz, na Pradze Południe przede wszystkim od, no teraz to już 16 lat rzędem, a łącznie w życiu z 20-25, no większość ja przemieszkałem na Pradze zdecydowanie, a tą, którą nie mieszkałem na Pradze, to przemieszkałem w Beskidzie Niskim. Więc absolutnie jest to jeden do jednego. Natomiast też mi się podoba w tym, bo ja też jednak dobrze jest pisać, co się zna, ale też tak trochę analizowałem, czy są ciekawe światy. I tak sobie myślę, że to są takie trochę, oba te miejsca są trochę niszowe. Bo wybierając Pragę Północ, doszedłem do wniosku na jednak miejsce akcji. No nie jest to Praga Południe, w której mieszkam, chociaż Praga Północ po prostu bardziej mi fascynuje. Pomyślałem, że od czasu złego w zasadzie ta dzielnica jest trochę niewykorzystywana w literaturze. Nie jest to dla mnie jasne, bo jest fascynujące, ale po prostu jakoś nikt się tym na poważnie nie zajął, przynajmniej ja nie znam do końca takich przypadków. I pomyślałem, że to jest właśnie super sprawa, żeby wziąć taką trochę w tym momencie niszową część miasta. A z Beskidem pomyślałem, że ponieważ też dobrze go znam i to jest najważniejsza wskazówka, a druga rzecz jest taka, że też jest taki trochę niszowy region. No i właśnie przybliżasz nam wiele faktów czy ciekawostek, które nie są powszechnie znane, jeżeli chodzi o Beskid. Czyli przypominasz bitwę pod Gorlicami, o której chyba już mało kto pamięta, tak mi się wydaje. Mówisz o Łemkach, mówisz o akcji Wisła, piszesz też o ropie, która tam się znajduje. No myślę, że ta ropa nawet może być najciekawszy wątek. W sensie oczywiście Łemkowej to jest najbardziej tragiczny wątek i taki po prostu istotny, taki, o którym powinniśmy się bardziej uczyć. Ja akurat jestem tego świadom, bo tam się częściowo wychowywałem i zawsze po prostu Łemkowie byli wokół mnie, bo sporo Łemków po prostu wróciło i ja się wychowałem wśród Łemków. Natomiast myślę, że jakby zapytać 10 osób na ulicy, no to naprawdę myślę, że 9 miałoby duże problemy z opowiedzeniem w ogóle czegokolwiek na temat Łemków. Tak obstawiam. Mogę się mylić. Natomiast, a być może najciekawszy wątek to są te nawciarskie tematy, bo rzeczywiście Gorlice to teraz nie robią jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Co też było takim trochę moim tropem, że pójść w stronę, że można zrobić fajną akcję w niespektakularnym miejscu. Tak też trochę pomyślałem, że to będzie trochę my way, żeby to zrobić. Natomiast Gorlice były totalną metropolią przecież w zakresie nafty i w ogóle eksportowały nafciarzy i w ogóle tej nafty tam cały czas jest dużo, wbije się kija w ziemię, to tam jest ropa i w ogóle to jest taki trochę zapomniany region nafciarski. Także to jest ciekawe, no już nie mówiąc o tym Łukasiewiczu, który wynalazł lampę naftową, to jest już w ogóle rzecz taka światowa. Właśnie w drugiej części Nina przybywa do Gorlic, by prowadzić swoje prywatne śledztwo w sprawie poszukiwania swojej przyjaciółki. Przyjaciółka zaginęła w tych okolicach. To jest takim człowiekiem z zewnątrz trochę, takim
takim obcym elementem w tej małej społeczności. I czy ta perspektywa jej ułatwia, czy utrudnia zadanie, jak myślisz? Bo z jednej strony może popatrzeć na tę społeczność trochę z dystansu i zobaczyć może coś, czego inni nie dostrzegają, ale z drugiej strony nie ma dostępu do wszystkich informacji, bo społeczność bardzo strzeże swoich tajemnic. No, na początku korzysta z tego, że jest trochę incognito, potem mniej. Natomiast no, nie jest to dla niej rzeczywiście łatwa sytuacja, bo nie ma tego aparatu chociażby właśnie policyjnego ze sobą, chociaż radzi sobie jak może, próbując dotrzeć do informacji, do informacji, które mogą być przydatne w śledztwie. Więc trudno powiedzieć, a z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, że jest to dla niej trochę korzystna sytuacja, że szczególnie na początku może spojrzeć z zewnątrz i nie jest tak bardzo opleciona tymi relacjami lokalnymi i nie kieruje się emocjami, jakby oceniając sprawę. Także, ale no też jest to dla niej trudna sytuacja, bo okazuje się na miejscu, że jest dosyć silny antagonista, który ma silną pozycję i jakby nie tylko nie ułatwia jej śledztwa, ale również występuje w zasadzie otwarcie przeciwko niej. Więc jest to dla niej też trudna sytuacja, szczególnie, że Nina jest po długiej przerwie. To też nie jest tak, że ona jest, jakby ta przerwa bardzo dużo zmienia w jej jakimś takim zachowaniu też policyjnym, zachowaniu śledczego. Jest wyrwana z tej takiej dobrej monotonii śledczego. Twoje powieści to także opowieści o tym, jak to jest być kobietą w policji, dlatego że Nina na co dzień musi walczyć o swoją pozycję i udowadniać swoje kompetencje i znosić szowinistyczne uwagi na temat swojej pozycji, w ogóle swojej pracy w policji. Czy przygotowując się do pracy nad tymi książkami, rozmawiałeś z policjantkami, jak wygląda rzeczywiście ich praca? Czy to jest tylko twoja kreacja? Właśnie to jest takie tricky pytanie, bo teraz bardzo dużo się mówi o takim researchu robionym przez autorów kryminalnych i ja robię research czasami bardzo dokładny, a czasami idę na żywioł. Więc czasami coś jak muszę sprawdzić, to sprawdzam, ale czasami trochę pozwalam sobie pójść na fali. Także ja czuję, że tak jest. Natomiast rzeczywiście mam taką znajomą policjantkę, która przeczytała moją książkę pierwszą już po jej napisaniu. Natomiast ja się jej pytałem w zakresie takich relacji damsko-męskich. Trochę też tam czytałem jakieś artykuły, pamiętam. Natomiast tak trochę poszedłem tak, jak czuję, że tak powinno być po prostu, no. Że czuję, że to powinno być napisane. To już na koniec zapytam cię o kolejną książkę z Niną. Kiedy możemy się jej spodziewać? Wiem, że 30 stycznia drugi tom, ale ile tomów jeszcze możemy się spodziewać? Znaczy okej, z początku sądziłem, że to będzie trylogia. Natomiast potem trochę zacząłem zmieniać zdanie. Prawda jest taka, że fajnie jest ciągnąć serię, jeżeli macie coś na temat bohatera do powiedzenia. I jako z doświadczenia czytelniczego wiem, że czasami już autor nie ma nic do powiedzenia na temat bohatera. Natomiast Nina zdecydowanie jeszcze się nie wyczerpała, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc kolejna Nina Warwiłow na pewno wyjdzie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Już ją piszę. I trudno mi powiedzieć, ile będzie jeszcze żyła. No dobrze, to zdradź jeszcze, jaka książka ukaże się w czerwcu? Tak, w czerwcu ukaże się powieść poza cyklem. Ta powieść o tytule W imię natury. Bohaterem będzie prawnik ochrony środowiska, do którego przychodzi zdjęcie. Nie wiadomo z jakiego źródła. Na zdjęciu jest mężczyzna leżący nad zamarzniętym jeziorem, który wygląda na martwego. On nie do końca wie, skąd jest to zdjęcie, pokazuje żonie. Malarce tego samego dnia żona znika, natomiast później policja znajduje zwłoki. No już tutaj nie będę kontynuować tak, tego. Tak, tutaj już ucinam. Ucinam to. Więc jest to taka fabuła też kryminalna, odrobinę może nawet bardziej dynamiczna, niepolicyjna. Bohaterem jest taki, można powiedzieć, dość zwykły człowiek, wsadzony w okoliczności, których nie rozumie, który jest w niebezpieczeństwie, który musi ratować swoją rodzinę, który musi walczyć o swoją rodzinę. Także to wyjdzie w czerwcu jako taki przerywnik w serii. Między Ninami. Między Ninami, tak.
takim razie czekamy na książkę, która ukaże się w czerwcu i na kolejne tomy z serii Nina Warwiłow. A teraz polecamy bardzo Roztopy. Dziękuję bardzo za rozmowę.